Tak samo mówili Morawieckiemu. Morawiecki, ty się nie pchaj do kościoła, bo ty na nie nic się nie znasz. Ty nawet nie znasz się na swoich rzeczach ekonomicznych, a do kościoła się nie pchaj. Ale jeżeli biskup jest poddany władzy, jak jakaś pododdział, powiedzmy, Ministerstwa Zdrowia czy premiera Morawieckiego, no to przepraszam bardzo, te biskupi nie wykonuje zadania, które im dał Chrystus. No szczerze mówiąc, naprawdę ja tego nie znałem nigdy. I pamiętam ksiądz, który był u nas tam na Ukrainie, gdzie się urodziłem. On odprawiał mszę święte tak, jak teraz już ta posoborowa. A ja przyszedłem z wojska, miałem tam już 20 lat, byłem ministrantem. A nawet myślałem, że kapłan nie chodzi do ubikacji, a ministrant musi się uczyć gdzieś w jakimś uniwersytecie. Taka moja była myśl. Chociaż zawsze się modliłem. Kapłan. Jaką mszę odprawia, taką odprawia. Ludzie wszystkie ufali kapłanowi tak, jak było. Oni nie wiedzieli, że tam był sobor, że coś tam się zmieniło. Nikt z nas nie wiedział tego. Potem kapłan przyglądał się do mnie, zobaczył, że dla mnie może coś być i rekomendował mnie do seminarii pójść. Ja czułem wewnątrz siebie jakieś natchnienia Boże i to, co mnie mówił zewnętrznie, było zgodne z moim wewnętrznym jakimś natchnieniem, które wyczuwałem, że to ono jakby jedno nakładało się na drugie. Tak jak masło nakładało się na chleb, można tak obrazowo powiedzieć. A niektórzy mówią, a to ksiądz mówił, a ty poszedł. Nic podobnego, to było jakoś we mnie było, tylko że ksiądz jakby inspirował to wszystko, wyczuwał i dawał mnie takie natchnienia, jakby dawał mnie takiego kopnia. Pilka była, bramka była, a kopnia trzeba było dać, żeby ta pilka wleciała do bramki. Inaczej by ona po prostu była każdej po sobie. A kiedy poszedłem do tej seminarii podziemnej, no to też widziałem księdza, też był dobry, świątobliwy, odprawiał mszę święte taką samą posoborową. No bo tak było zmienione. Nie wiem, dlaczego oni to przyjęli, czy oni dobrowolnie to przyjęli, czy po prostu przyjęli ze względu na to, że tak Kościół poszedł, tak papież chce. Było takie ogólne posłuszeństwo, żeby to wszystko zmienić. Ja w to nie wchodziłem, nie rozumiałem tego absolutnie. Co wiedziałem, to wiedziałem, a czego nie wiedziałem, nie mogłem ani komentować, ani wewnątrz siebie przeżywać to w jakiś taki sposób, żeby roztrząsać potem, czy to dobre, czy niedobre. Tak samo, kiedy byłem potem po święceniach, w nocy poświęceniach kaplańskich, bo to była podziemna seminaria, to było ubeki, nie wiedzieli tego, KGB sowieckie nie wiedziało, że ja jestem księdzem. Też był mnie nauczony takim mszy świętej. Chociaż pamiętam, że przez 10 lat kaplaństwa mego zawsze trzymałem palce złączone i mszy świętą odprawiałem w tym ornacie trydenckim. Nawet nie wiedząc, jak to jest, i zawsze msza święta była odprawiana do ołtarza. Tylko że ona była ta nowa msza, a nowa msza nie wiedziałem, dlaczego ona nowa jest. Tak co robiłem jakieś gesty, jakby powiedzmy z tej starej mszy świętej i zawsze odprawiałem je pobożnie, tak jak umiałem, jak nie było dane w mojej duchowości, w mojej sylwetce jako duchowno-cielesnej. Nigdy sobie nie pozwalałem być jakimś showmanem przy ołtarzu. Jak mówiłem kazania, to mówiłem jasno i konkretnie, bez jakichś tam, nie byłem liderem, showmanem. To dzisiaj się widzi niestety w kościele katolickim, jak postępuje wielkiksięży, nie szanując ani mszy świętej, ani tej godności, którą mają kapłańskie, nie staje się alter Christus, a prosto tak jakby, jak niedowiarki postępują, to widzą ludzi, których zaczynają pominąć. A kiedy przyjechałem tu do Polski po moim wypędzeniu z Kazachstanu, no to wiedziałem, tutaj coś w kościele dzieje się nie tak, jak trzeba. Zacząłem czytać jakieś książki, bo tam w Kazachstanie ich nie było, to daleko troszkę od Polski. A tu już w Polsce nawet była masa różnych książek, które pisali o Soborze, co się na Soborze wydarzyło. I kiedy zacząłem to wszystko czytać, od razu Pan Bóg dawał logicznie to wszystko ocenić. Ja nie jestem nie pesymistą, nie optymistą, jest realistą. I od razu do mnie dochodzi takie jak do normalnego Kowalskiego, który od razu rozumie rzeczy od podszewki, a nie tylko patrzy na reklamę. Od razu wiedziałem, co jest i dlatego doszedłem do tego wniosku, że właśnie Sobor Watykański jest II, który zniszczył to wszystko sakrum. Tam papieże byli inspirowani diablem, bo poszli za agendą nie tą, która była przez wieki w Kościele, nie poszli po Ewangelii, nie poszli po tradycji Kościoła, nie tych żywotów świętych, które naprawdę męczeniki i wyznawcy naśladowali Chrystusa mocno, wierzą, za to cierpieli, byli wypędzani swoich katedr, nawet biskupich. I to wszystko jestem tym wszystkim przysiąknięty i widzę różnicy, co naprawdę jest dzisiaj sprotestantyzowany Kościół katolicki, judeo-protestancki, masoński. I wiedząc o tym, ile ludzi byli do wnętrza Kościoła weszli niepowołani do kapłaństwa, do biskupstwa, oni zepsuli Kościół doszczętnie. To widzi się dzisiaj, jak ktoś mówi, nie trzeba nawet brać binokli, czy brać jakiś tam okular specjalny, żeby na to widzieć. Nawet bez okularów zwykłych, nawet półślepy człowiek może to zauważyć, kiedy ma naprawdę Bożego Ducha. I kiedy zobaczyłem, że jest księża, które odprawiają mszę świętą trydencką, zacząłem też się tym ciekawić. I kiedy wiedziałem, że ta msza święta trydencka była ustanowiona przez Piusa V na wszystkie czasy, to zacząłem odprawiać mszę świętą właśnie 8 grudnia 2019 roku. A kiedy sam zaczął odprawiać, a kiedy potem odprawiałem w społeczności takiej już takiej parafialnej, kiedy już księdza ubierają tam do mszy świętej ministranci, to tak wyczułem z tego wszystkiego, że to naprawdę tak jak Chrystusa ciągali te kacie, ubierali jego w szaty, tam zdejmowali jedną, ubierali w ten szkarlat, bili po głowie, cierniowa korona, tak samo czułem się, obrazowo mówiąc, czułem się, jakby też jestem tym. I kiedy msza święta trydencka, kiedy kapłan przede mszą, wychodząc za chrysty, ciągle jest skoncentrowany na modlitwie i nie podnosi oczy do ludzi, nie kontaktuje z ludźmi w taki sposób, jak w tej nowej mszy świętej, nie rozgląda się po ludziach, nie widzi, kto tam chodzi czy nie chodzi, a ciągle jest skoncentrowany na krzyżu, na ołtarzu. Tam msza święta jest ewidentnie jak niebo i ziemia. Ta trydencka, kiedy jest cisza, kiedy ludzie skupieni, kiedy ludzie na modlitwie, kiedy nawet może nie rozumieją wszystkiego, co tam kapłan czyni, ale mają książki, mogą jakby kontynuować to, no, czytając to wszystko, widząc, ale oni koncentrują się na tej ciszy, bo kiedy Chrystus był krzyżowany, zabijany, to on nie robił show dla ludzi. To była jego ofiara największa za zbawienie świata. A kiedy kapłan jest alter Chrystus, kiedy kapłan jest naprawdę tym drugim Chrystusem, to on nie może być showmanem, nie może powtarzać jakieś tam gesty, a on powinien się przeniknąć na tyle tą czynnością, prawie jak alter Chrystus, bo kto chce iść za mną, mówi Chrystus, ten niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Faktycznie tak samo kapłan w czasie mszy świętej staje się faktycznie w jakiś sposób odzwierciedleniem Jezusa Chrystusa w Jego krwawej męce Chrystusowej, a tu bezkrwawa, ale musi to odczuwać, musi tym się przesiągnąć. Jeżeli nie przesiąknięty tym wszystkim, to wtedy po prostu robi tak, jak jakiś niedowiarek, jakieś tam show, jak artysta jakiś, a nie kapłan, który jest odzwierciedleniem tego właśnie aktu Chrystusowej ofiary za zbawienie świata. I dlatego, kiedy to odczułem, przyszedłem od razu na mszę świętą trydencką, zarzuciłem tą mszę, którą odprawiałem wcześniej. No jest jedna taka sytuacja. Msza święta, ta nowa, ona jest też ważna, to trzeba bardzo konkretnie podkreślić. Ona jest ważna ze względu na to, że jest słowo konsekracja, bo słowo konsekracji to jest najważniejsze. One na dzisiejszy dzień istnieją i one jest wypowiadane. Natomiast msza święta trydencka, ona nie tylko, że te same słowa się wypowiadają, ale w niej jest całe bogactwo Kościoła od Jezusa Chrystusa przez apostolów do czasu, kiedy Pius V postawił pieczęć, zatwierdził właśnie ten rytuał mszy świętej. Zatwierdził jego, wzbogacając jego całą tradycją Kościoła, bo ta różne formy mszy świętej zmieniali się w różnych epokach historycznych i potem było wzięte najlepsze z tego wszystkiego, co było. Faktycznie królewna była w najlepszych klejnotach, w najlepszych, co było za Piusa V. A na Soborze Watykańskim II niestety papież Paweł VI poddał się tym masońskiej agendzie i te klejnoty z tej królewnej mszy świętej Piusa V faktycznie zdjął i ubrał je w takie lochmocie, można powiedzieć. Jest takie słowo? Lachmany takie. No. To tak jak królewna w lachmanach, ona chociaż królewna, ale w lachmanach. Wygląda jakby nie tak po królewsku, ale królewna jest. Ale jednak trzeba wrócić do tego. Chociaż dzisiaj widzimy, że jednak nawet wielkie siły w Kościele katolickim, najwyższa hierarchia Kościoła chce zniszczyć nawet te płomyki tego, który jeszcze jest w kapłanach gorliwych, odprawiających mszy święte trydenckie, żeby zniszczyć to wszystko i spartyzalizować cały Kościół katolicki. Niestety do tego dąży. To znaczy faktycznie już powiedziałem to przed chwilą, że właśnie to jest szczyt, kulminacja. Kapłan zawsze musi być przesiąknięty to, co Chrystus robił. Jeżeli tego nie ma, to tak jak w miłości. Jeżeli jeden kocha, a drugi jakby udaje miłość, to wtedy nie będzie prawdziwej miłości. Tak samo, jeżeli kapłan przed ołtarzem stoi, a postępuje tak, jakby tego Chrystusa nie było, wykonuje jakieś czynności bez zaangażowania się całego samego siebie, bo kapłan nie należy do siebie, nie należy do państwa, nie należy do narodu, a kapłan należy do Chrystusa, gdzie by on nie był. Jak on należy do Chrystusa, to on jest jego sługą i on wtedy te czynności, które wykonuje, on musi być jakby, to tak jak mówi się w małżeństwie, zbliży się mężczyzna do kobiety, staną się dwojga jednym ciałem. Co Bóg łączy, niech człowiek nie rozdziela. Tak samo kapłan, który odprawia mszę święte, w jakimś stopniu powinien stać się tym zjednoczonym z Chrystusem tak głęboko, jakby był jakby Chrystus. Kapłan staje się jakby Chrystusem, chociaż wie, że nie może na tyle dołączyć się do Niego, bo Chrystus jest tym ważniejszym elementem w tym momencie, ale musi zrobić wszystko od siebie dać, żeby być do Niego najbliżej zbliżonym. Wtedy ta ofiara ma moc dla samego kapłana i ta ofiara, którą wykonuje w tej mszy świętej trydenckiej, jest mocą dla tych ludzi, którzy są uczestnikami, jeżeli oni też w tej mszy świętej łączą się z Chrystusem tak głęboko, jak ten kapłan, który przed nimi stoi, odprawia. Wspomniał ksiądz arcybiskup, że msza na usordo jest ważna, ale właśnie nie jest godna. Z jakich głównie powodów nie jest godna? Jakie elementy wyrzucono, co zmieniono, żeby tak nakreślić, chociaż unaocznić widzowi, odbiorcy, jak duże zmiany wprowadzono, bo podobno 100 zmian było wprowadzonych w mszy. No, to znaczy, tego programu nie wystarczy dlatego, żeby to wszystko wypowiedzieć, ale jest to, że ona okrojona, jeżeli do tego byli dołączeni protestanci i Żydzi, dlatego, żeby w tej mszy świętej robić swoje jakieś wzmianki, to możemy sobie wyobrazić, jak protestanci mogą coś wnieść do katolickiej mszy świętej, która jest msza święta wszechczasów, gdzie Chrystus ofiaruje siebie. Protestanci, którzy nie mają mszy świętej, protestanci, którzy nie mają prawdziwego kapłaństwa, co mogli wnieść? Żydzi wnieśli do mszy świętej, to się mówi, kiedy kapłan ofiaruje chleb i wino, błogosławiony jesteś, Panie Boże, Wszechświata, bo dzięki Twojego nosisz malutki chleb, owoc ziemi, praca rąk ludzkich, który Tobie ofiarujemy, by stał się dla nas chlebem życia. Faktycznie to modlitwa jest żydowska przed obiadem, dlatego dzisiaj msza święta staje się nie ofiarą, a ucztą. jeden biskup, arcybiskup tu w Polsce, mówił do jednej siostry, ona mi o tym mówiła, że on mówi, dzisiaj już siostro jest inaczej, dzisiaj już Msza Święta nie ofiara, a uczta. Ta siostra więcej rozumiała, czym on. Jeśli więcej ludzi prostych rozumieje, jeżeli pobożni ludzie więcej rozumieją, czym biskupi, czym kapłani, czym Watykan. Na tym to polega. Jeżeli oni uczestniczyli w tym, żeby zepsuć Mszę Świętą na tyle, a dzisiaj jeszcze będzie gorzej, bo idzie do tego, że tam Msza Święta będzie zmieniona, forma będzie zmieniona. Będzie konsekracja zmieniona, dlatego żeby te tutti fratelli, żeby oni zaczęli działać, to oni wszystko zrobią, żeby Msza Święta nie była prawdziwą Mszą Świętą, taka, kiedy jest przeistoczenia chleba w ciało i krew Chrystusa i wina w krew Chrystusa, znaczy chleba w ciało i wina w krew. Oni wszystko zrobią, żeby zmienić albo formuły, albo mogą zmienić chleb jakiś inny, z jakimiś innymi dodatkami, albo wino zrobić, powiedzmy, ze spirytusem, albo z jakimś koniakiem tam dodawać. Nie wiemy, co może być, a to chyba zbliża się bardzo nie arytmetycznej progresji, a geometrycznej. My żyjemy w tym czasie, kiedy, żeby do kościoła weszli protestanci, żeby stało się powszechne braterstwo, ono nie może być, kiedy jest Msza Święta katolicka. Dlatego, żeby oni weszli, żeby do kościoła weszli sodomity, geje, różne zboczeńcy, żeby do kościoła weszli protestanci, muzułmanie i Żydzi, to nie powinno być Mszy Świętej. Czyli to jest to zapowiadane w Piśmie Świętym. Tak jest. Tak. Ohyda spustoszenia, tak, tak. Czy my już jesteśmy tak naprawdę... My jesteśmy bardzo blisko. Tak jak mówię, ksiądz Augustyn Pelianowski, Bóg jest bliżej, czym blisko. I wydarzenia, w których my żyjemy, apokaliptyczne wydarzenia, bo oni pokazują, że Kościół sam siebie doprowadził do tego przez swoich hierarchów, które zdradzili. Zresztą na synodzie watykańskim, na Soborze Watykańskim II, wszystkie biskupi, którzy tam uczestniczyli, oni byli mieli na sobie przysięgę antymodernistyczną. I faktycznie, kiedy zrobili Sobor Watykański II soborem ekumenicznym, to największa herezja weszła do soboru. To największa herezja. Chrystus nie radził się, nie saduceuszów, nie faryzeuszów, jaki Kościół jemu zakładać. On założył Kościół jako Bóg i człowiek, taki jaki chciał. A te dzisiejsze hierarchie, oni zmienili Chrystusowy Kościół na Kościół przyziemny. Dzisiaj hierarchie mówią głosem tak, jak mówią politycy, zepsuci politycy. Oni nie mówią jak katolicy, jak ludzie Chrystusa, dlatego ludzie prości wierzący jest w zamęcie, oni nie wiedzą, co się dzieje. I nie ma komu im to wszystko rozjaśnić. Nawet te kilka tych wytycznych, które powiedziano, już mogą mówić o tym, że byli zepsute zasadnicze rzeczy. I jeszcze więcej, Paweł VI, papież, chciał pójść jeszcze dalej. On chciał jeszcze więcej zmienić Mszy Świętej Trydenckiej i tylko taki kardynał Ottaviani i czy Bach, czy Koch, nie pamiętam drugiego. Chyba Bach, tak? Baczci. Nie Bach, nie. Ottaviani to prawdziwy. No, Baczci to ten, który teraz zrezygnował w Watykanie, to chyba nie ten, tam jakiś inny był. Ale nieważne, tam ich było troszkę więcej nawet. I Ottaviani, on powiedział do Pawła VI, że on ogłosił na cały świat, że on jest heretykiem, ze względu na to, że takie ingerencje do Mszy Świętej chciał wprowadzać. I Paweł VI zaniechał tego i pozostał przy tym. A mógł jeszcze gorzej zepsuć. Masoni go wykorzystywali na całego. Chociaż też gdzieś czytałem o tym, że Jan XXIII, kiedy był na łożu śmierci, to on prosił, ażeby wstrzymali Sobor Watykański II. On widział, do czego to wszystko doprowadziło, bo wtedy mu się otworzyli oczy. A Paweł VI nie wstrzymał soboru i diabeł wszedł mocą do kościoła. I potem powiedział, że wszedł z swąd szatana. Tak, to on zobaczył, potem też był w frustracji całych 10 lat. Pierwszych kilka lat, na 63, za 5 lat napisał kilka encyklik, a za ostatnie 10 nic nie napisał. Był w depresji, bo wiedział, do czego doprowadził to wszystko. Był fruwający ptaszek taki, fruwał na niebie, nie wiedział, co się na ziemi dzieje. Czyli można powiedzieć, że nim się posłużyła masoneria, czy posłużyła się posługiwał masonerią? Nim posłużyła się. Nie, był jednak jego. Ja myślę tak, że on nie był tak głęboko przysiągnięty wiarą. Nie był przysiągnięty, bo jeżeli człowiek jest mocno przysiągnięty wiary, nie pójdzie ni na lewo, ni na prawo. Można powiedzieć tak, indykator wiary, sprawdzian wiary, który jest w człowieku, jego sumienie, on nie pozwala ni na lewo, ni na prawo odejść. On od razu, jeżeli nawet nas coś kusi, czy oko kusi, czy ręka kusi, to zawsze indykator mówi nie wolno. Ale kiedy my przekraczamy, to zaczynamy próbować troszeczkę. Tak jak Adam i Ewa rozmawiała z diablem. Ona wiedziała, że lepiej tego nie robić, ale rozmawiała, wtedy diabeł ma na nią wpływ. Jeżeli tylko się zaczyna jakiś krok wstecz od prawdy, która jest, to wtedy zaczyna się upadek. Jeżeli schodzi się z góry nieopatrznie, to wtedy spada się na sam dół. I Kościół szedł z góry do dołu. 19 wieków zbierał się do góry i na Soborze Watykańskim II spadł do dołu. I w tym przyczynił się Paweł VI, a było 292 prawie biskupi i kardynale, które sprzeciwiali się temu, każdy na swój sposób, a potem po cichutku byli spacyfikowani, widzieli, że ich głos nie dochodzi ni do czego, bo jak góra to przyjęła, no co mają robić? I nie sprzeciwiali się. A ja sprzeciwiam się tej górze i mówię, gdzie postępujecie, nawracajcie się, bo zginiecie wszystkie i piekło będzie wami wysielone. Chociaż teraz cały czas są głosy obrońców Soboru, na przykład ksiądz Knebleski też mówił, że to nie Sobór był zły, to bardziej Sobór, ten medialny, dziennikarze Sobór był zły, no bo dwa jakby równolegle istniały Sobory, tak zresztą powiedział Benedykt podobno, XVI. No i druga sprawa, że po Soborowie dopiero zniszczyło Kościół. To po Soborowie, to właśnie zmiana mszy, dopiero 5 lat po Soborze i Bunini gdzieś tam jako marionetka Pawła VI, więc chciałabym tutaj też się dowiedzieć czegokolwiek na ten temat. Czy rzeczywiście całe te zmiany i cały zamach na Kościół dokonał się już na Soborze? Bo słyszałam, że były zmienione właśnie schematy. Pan Lisicki mówił, Paweł, z do rzeczy redaktor, że tam działy się niesłychane rzeczy, wręcz kryminalne już na samym Soborze. No faktycznie, kiedy Sobór się zaczął, to 13 października właśnie, kiedy byli ostatnie objawienia Matki Bożej Fatimskiej, masoni kościelni wpłynęli na Jana 23 i zmienili cały porządek obrad soborowych. I dali jemu nowe te instrumenty laborius, te wytyczne, o których mało się rozmawiać. I o dziwo, Jan 23 się zgłosił na to. To znaczy on poszedł na tę sprawę, tym bardziej, że Jan 23 nie ogłosił, nie poświęcił Rosji niepokolenemu sercu Maryi, a on miał to zrobić. Fatimskie objawienia, siostra Lucja mówiła, papież 1960 roku, właśnie on im był, miał poświęcić Rosji, żeby blendy nie rozchodzili się. A kiedy tego nie zrobił ze względu politycznych, bo zaprosił na Sobór Watykański II, zaprosił z Rosji prawosławnych biskupów i nie chciał stracić jakiejś relacji właśnie z Rosją, bo nie poszli tych biskupów, faktycznie postąpił politycznie. I dlatego dzisiaj mamy gdzieś tam we Wrocławiu pomnik, który komuniści postawili Janowi 23. Nikt na niego nie rzuca jajkami, nikt jego nie obliewa farbą, a pomnik Jana Pawła II obliewają się farbą i różnymi innymi rzeczami. O dziwo. Tym bardziej, że pierwszy sekretarz partii komunistycznej, jeden z pierwszych, pozdrowił Jana 23, kiedy wszedł na miejsce papieża w Watykanie. To dziwo, znaczy masonie widzieli dobrze, komuniści widzieli, o co chodzi. Przyszedł nasz, prawie nasz, może nie do końca, ale prawie nasz. O czym tak mocno starali się przez wieki, i o tym mówiła loża masońska Wenta, jeszcze w 1920 roku, nasze sprawy na 100 lat, nie ludzmy się, my papieża masonów nie zrobimy. Ale wchodzimy do seminarii, po tym seminarii wychodzą księża, z naszymi ideami, potem stają się biskupami z naszymi ideami, potem będą w otoczeniu papieża, będą podpisywał te rzeczy, które nam jest miły i nami propagandowany. I tak jest. A dzisiaj przeszło 200 lat i widzimy, jakie dzisiaj wytyczne mówi Bergoglio. I kiedy on przeczytał to orędzi, raczej to orędzi tyczy się tego końca Kościoła. A końca Kościoła to koniec właśnie nauczania prawdziwego Chrystusa, to co my dzisiaj mamy. I potem, że tam, bo niektórzy kardynalowie, szczególnie kardynał Bertone, mówił, że to wszystko skończyło się na Janie Pawle II, którego podszczelił Agdża, Turek, że to wszystko jakby ta krew przyliana, nic podobnego. A tam się mówi o tym, że idzie się na krzyżu i będzie zabity papież, a papież Jan Paweł II nie był zabity. To jest kłamstwo najwyższych hierarchów, które wszystkie te dokumenty, co Lucja mówiła, pozabierali, okryli tajemnicą i nie dają do publicznej wiadomości. Jan XXIII po rozmowie w tej komisji i po rekomendacjach tych innych, które z nim rozmawiali, powiedział, dał komunikat, że dzisiaj Stolica Apostolska nie jest zdolna do tego, żeby wydać do publicznej wiadomości te fatimskie objawienia, tylko dała je jedną część tego wszystkiego, co jest publicznie wiadomo, ale nie jest do końca wiadomo inna część. O tej mówi części Malachi Martin, że właśnie będzie zniszczony Kościół, który był właśnie w tej komisji, który nie mówi wprost, a napisał książki Dom smagany wiatrem, jako takie powiestwowanie, można tak powiedzieć po polsku? Powieść taką, jakby prowadząca do tego, co się ma dziać. Dom smagany wiatrem o kościele. I on właśnie był jezuitą, on odszedł od jezuitów, odprawiał mszy święte potajemnie, bo widział, że tam piwa nie gotuje z tymi jezuitami, którzy się zepsuli już dawno. Jak dzisiejsi jezuity, widzimy, co się dzieje z nimi. Oni przodują w niszczeniu Kościoła. I on o tym opowiada. Jest jego dużo tych wypowiedzi, niech widzowie do tego sięgną. Jest jego nagrania. On też mówi, że on miał nagrania w 1997 roku, 1997, z jednym dziennikarzem z Kanady. I ten dziennikarz pytał się jego, a w jakim stanie Kościół dzisiaj? On mówi, mnie się wydaje, że Kościół dzisiaj w stanie ubiczowania. I mówi o tym Malachi Martin, że Kościół jako całość i każdy członek Kościoła jako oddzielna taka komórka Kościoła całego musi przejść swoją drogę krzyżową. Każdy z nas musi tę drogę krzyżową przejść, nie da się inaczej. Jeżeli my tego chcemy iść za Chrystusem, patrząc, jak On pięknie wygląda na krzyżu, tam wisi i mówimy, Panie Jezu, kochamy Ciebie, a nie niesiemy tego krzyża, nie da się tak wejść do Królestwa Niebieskiego. Każdy z nas musi uczciwie i godnie przenieść swój krzyż. Każdy. Bo tam się mówiło, że to po soborowie, tak jak tam ojciec Kneblewski mówił. Ja uważam, że bomba tej nie od razu eksplodowała, jak się mówi tam po polsku. Zamiedlionego działania, po rusku się mówi, nie wiem. Tak, właśnie. Ta bomba, ona była założona, ona ciągle działa, ta trucizna działa. Tak co, jeżeli, ja tak sobie mówię, jeżeli ja grzeszę, mnie się chce powiedzieć, że winna kobieta, bo ja na nie popatrzył, a nie ona winna, ja winien, że ja jestem niewychowany dobrze. Ja zawsze mówię, Panie Boże, zgrzeszyłem. Ja nie mówię, że świat winien, Ty winien, że Ty mnie postawił takie warunki życiowe, że ja mieszkam między takimi ludźmi, które takie bezbożniki. Ja tak nie mówię. Ale ja mówię, że ja jestem grzeszny, bo ja zgrzeszyłem, a nie oni. Oni zgrzeszyli swoją drogą, nie odpowiadają za siebie, a ja zgrzeszyłem. Dlatego jestem wolny przed Bogiem, bo ja zgrzeszyłem. Mój grzech, moja pokuta. A kiedy mówię, a nie, to ktoś inny to zrobił, nic podobnego. To wszystko było zrobione na Soborze Watykańskim II. Może nie wszyscy do końca rozumieli tak głęboko, jak się nieraz myśli już po Soborze. Możliwe, to trzeba wziąć pod uwagę, ale masoni jest przygotowani do tego. Diabeł jest przygotowany zawsze do tego. Synowie tego świata jest mądrzejszy od synów światłości, od tych pobożnych. Bo oni pobożni i naiwni, a te bezbożni i oni zawsze takie, jak to się napalenie do tego, żeby swoją bezbożność prowadzić w życie. A my takie naiwne, takie, jak mówi jeden bacu, mówi, owca taka głupia, że wilk siedzi w szakach, ona idzie i jeszcze wącha jego. Pomaga jemu, jak ktoś mu pożyć jej. Bo głupia. Tak samo my nieraz postępujemy. Ktoś tam powiedział, jakieś księżulko, takie rzeczy, my od razu wszystkie biegniemy, a on taki piękny, tak fajnie powiedział. A co dalej za tym? Powiedzieć piękny to jeszcze nic nie znaczy, jak on żyje, jak to się prowadzi, jak im daje przykład. Na tym to polega. Dlatego to wszystko było założone tam, a konsekwencje widzimy, rozrucha była tam zrobiona. A w takim razie przejdźmy do właśnie zmian w nauczaniu posoborowym. Co jest tak szczególnie uderzającego, bo wiadomo, no to czasu nie ma, żeby o tym wszystkim mówić. Co Sobór zmienił, w co uderzył, jeśli chodzi o doktrynę katolicką, ale wiemy, że jest ona bardzo mocno zmutowana, zdeformowana, wykrzywiona po Soborze właśnie. Protestantyzowany Kościół. Kościół jest z płaszczyzny niebieskiej sprowadzony na płaszczyznę ludzką. Kościół staje się takim jakby, powiedzmy, idziemy do teatru, oglądamy dramy, komedie, tragikokomedie i mówię, jak pięknie artyści grają. Idziemy do kościoła, piękne obrazy, piękna sztuka, tam jakaś figury i tak dalej, jakiś egzotyczny ksiądz stoi w jakichś takich ubrańkach pięknych. I my idziemy tak samo też do teatru, a my powinni iść nie do teatru, a idziemy, to tak samo można powiedzieć obrazowo, jeżeli mężczyzna szuka swoją połowę, tak? Polówki, da. A dziewczynka szuka swojej polówki, to musi być tylko pobudowane na miłości. Jeżeli tylko dlatego, żeby prosto na jeden dzień się poznać i dalej poszukać jeszcze cokolwiek, to nie jest przez Boga utwierdzona prawdziwa miłość. Tak samo, co w Kościele dzisiaj wszystko zniszczone, co Boże i wszystko zrobione, co ludzkie. Diabeł wszystko wywrócił do góry nogami. Diabeł przygotował latami, w seminariach zmieniał rektorów seminarii, nauczania w seminariach. Zmieniono wszystkie rzeczy, co tylko były święte i dobre. Komunia na ręki. Ja czytałem Państwu i powiem jeszcze raz, jak jeden kleryk mnie z jednej seminarii pisze, że oni w seminarii na kwarantannie. Biskup ich online pozdrawia, kleryków, a ich obserwuje policja. To w Polsce, nie w Chinach, a w Polsce. W katolickiej Polsce policja bada ich, czy oni na kwarantannie. Oni między sobą obcują, rozmawiają, mówią, jaka dzikość, tak on nie pisze, jaka dzikość, że oni nie mają ani komunii świętej, ani mszy świętej, oni nie mogą spowiadać się, to jest kleryki w seminarii katolickiej. Ale kleryki między sobą rozmawiają, to jest dzicz, a biskup tego nie rozumie, rektor seminarii tego nie rozumie. Te, które wykładowcy w seminarii nie rozumieją, do kogo i do czego oni ich wychowują. Do czego? Do showmenów? Do disk żokejów, które mogą jeszcze przy ołtarzu nalewać jakieś tam wina, piwa i koktajle robić, a może jeszcze będą jakieś dziewicy tańczyć taniec tych labędzi i będą narkotyki wąchać na ołtarzach, jak to już się robi w wielu różnych takich dewocyjnych, nie dewocyjnych, a takich zniszczonych kościołach, gdzie ksiądz niby jeszcze księdzem jest, ale już wszystko jest zepsute. Faktycznie wszystko się niszczy w sakramentach, jest zniszczenie jest w tych nawet wypowiedzi księży, biskupów, jest takie światowe wypowiedzi. Oni nie mają nic po sobie mocy Ewangelii. Piosenki takie jest okresowe, takie, no jak kiedyś do Częstochowy ktoś napisał okresowe piosenki i koniec. Tam nie ma bogactwa słów. Te piosenki, które były czy bożonarodzeniowe, czy piosenki, które były kiedyś, powiedzmy, wielkanocne, czy postne, gorzkie żale, czy jakieś inne modlitwy, to były przesiąknięte całością Ewangelii. Kiedy był żal za grzechy, to był naprawdę, nawet wszystko to pobudzało, ta modlitwa, te piosenki. A dzisiaj to wszystko takie wesołe, fruwające ptaszki. Alleluja, alleluja! Wszystkie krzyczą i wrzeszczą tak samo, jak protestanci to robili. Jak protestanci robili w Stanach Zjednoczonych, wszędzie na świecie, oni byli odłączeni od Kościoła przez Lutra, oni nie wiedzieli, co mają robić, oni robili to, co robili. A my mamy co robić. My nie musimy wracać do Lutra, który był ogłoszony przez papieża heretykiem w tym czasie, kiedy był tamty papież. A dzisiejszy jak to się wraca, luteraniec do Kościoła. Jeżeli w Watykanie biją monety z Pachamamą, monety, Watykan bije monety z Pachamamą, tam kobieta w stanie błogosławionym, ale z tym jak Matka Ziemia. No to Matka Ziemia to pogańskie wszystko. W Kościele takiego nigdy nie było i nie ma. Kościół może być dziękować Bogu, że stworzył ziemię i niebo, stworzył człowieka. Tylko Bogu chwała i cześć, bo On to zrobił, a nie jakiś człowiek. Nie prosto Matka Ziemia, nie wiadomo z jakiej pozycji. Totalne pogaństwo wraca do Kościoła katolickiego i to będzie wielka kara czeka na tych, którzy to robią i niszczą to wszystko. I chwała tym, którzy sprzeciwiają się temu wszystkiemu, a ich jest coraz mniej. Szczególnie kaplanów jest mniej, bo nie się boją, żeby nie być ukarani przez biskupa, dlatego nieraz milczą tam, biednie cierpią, ale udają, że niby tędy i siędy. Nie da się na dwóch krzesłach siedzieć. Albo trzeba powiedzieć nie i koniec. I postępować według sumienia, według wiecznych zasad, a nie według widzimisię biskupa, nie być papolatrami, biskupoliatrami, a chrystolatrami. Chrystusu się należy największa cześć, hołd, chwała teraz i na wieki wieku. Amen, a nie jakimś tam biskupom, które wiary nie mają. Jaka powinna być w takim razie zdrowa, katolicka postawa Kościoła i prawdziwego biskupa, arcybiskupa Kościoła katolickiego wobec państwa narzuconych wszystkich epidemiologiczno-sanitarnych obostrzeń, restrykcji? Jaka jest w ogóle relacja tak naprawdę względem państwa, jeśli chodzi o Kościół? I jak Kościół to zawsze definiował w swojej nauce, w swoim nauczaniu, te relacje państwo-Kościół? Dzisiaj definicji w Kościele nie ma. Jeżeli jeden arcybiskup nie do oczy mówi, a był biblistą i mówi, że dzisiaj księży biskupi dzisiaj nie ma, nikt nie ma monopolii na prawdę. Arcybiskup ma 80 lat i może więcej, już kandydat na wieczność. Wszystkie umrzemy, ale on tak nie mówi. To wtedy z kim rozmawiać? A ja mówię, ja nie mam magisterium, ekscelencjo, ale monopolii naprawdę ma Chrystus. Jeżeli taki wielki dygnitarz w Kościele, ja nie nazywam jego publicznie imienia i nazwiska, ale to jest straszne, to jest karygodne dla niego samego. Jaka frustracja tego biedaka, który tyle lat uczył seminarzystów, że jest Chrystus, że jest Bóg. W Izraelu uczył się 5 lat, żeby być doktorem biblistyki i to wszystko poszło na manowce. W takim arcybiskupie, a ja nie mam magisterium. Ja uczyłem się podziemnej seminarii. To, co mnie dali, a ja to, co mówię, niech ludzie prosto ocenią. Gdzie jest prawda, gdzie nie jest prawda. Ja nie mówię, że ja jest prawdziwy, niech ocenią. Kto ma oczy, kto ma uszy, słyszy i widzi i rozumie. Ale takie rzeczy jest w Polsce. Jeżeli arcybiskup Gądecki jeszcze władza nie zdążyła ogłosić czerwonego tam jakiegoś tego strefy koronawirusnej, już od razu mówi do księży, że na jego terytorii księża nie mogą chodzić po kolędzie. A kolęda jeszcze będzie tego za 3 miesiące, a on już ogłosił, że nie mogą księża chodzić po kolędzie. A wtedy ksiądz z czego ma żyć? Przecież tego księża żyli, parafie z tego żyli. Teraz oni nie mają z czego żyć. Przedsiębiorstwa padają, a biskup nie otrzyma koperty stojącej. Będzie leżąca i będzie pusta. Koperta, bez złotówki. Grosiki będą tylko tam, jak mieć brzmiące. No, o czym on w ogóle myśli? Jeżeli ten kleryk, o którym przed chwilą powiedziałem, widzi, co się dzieje i on mądrzejszy jest od jego biskupa, to znaczy jest jednak pewne siły, nawet kleryk, a jestem arcybiskupem. Byłem arcybiskupem 5 państw, nie byli jakiegoś tam kolchozu w Polsce. Czy nawet w Poznaniu to jest kolchoz w porównaniu z biskupem 5 państw w Kazachstanie, Azji Centralnej. Czy Gniezno to jest kolchoz. Czy nawet Kraków to jest kolchoz. A te biskupi powinni głosić, jak oni by głosili jeszcze lepiej jak ja będę im tylko klaskał. Będę się cieszył z tego. A jak oni nie mówią tego i mówią, że ja mówię coś takiego tam za mocno, oni powinni tak samo mówić. A jak oni milczą, jak kiedyś powiedziano już dawno prezydencji Duda, schodź z tronu, zdejmuj garniturek, idź na pokuty do Jasnej Góry, bo naród twój cierpi. Pokaż naprawdę swoją wiarę, że ty jesteś katolikiem. Odmów się od perfum swoich, tak jak było kiedyś w Niniwie. Król Niniwy wiedział, że będzie zniszczenia tego miasta i on siadł w popieli i nawet bydło nakazał, żeby bydło nie jadło, opuściło się, może Pan Bóg nie ukaże. Tak samo mówili Morawieckiemu. Morawiecki, ty się nie pchaj do kościoła, bo ty na nic się nie znasz. Ty nawet nie znasz się na swoich rzeczach ekonomicznych. a do kościoła się nie pchaj. Ale jeżeli biskup jest poddany władzy, jak jakaś pododdział, powiedzmy, Ministerstwa Zdrowia czy premiera Morawieckiego, no to przepraszam bardzo, te biskupi nie wykonuje zadania, które im dał Chrystus. Każdy biskup to jest ministrem u Jezusa Chrystusa, nie u Morawieckiego, nie u Dudy, nie u pana Kaczyńskiego, absolutnie nie. U Jezusa Chrystusa i odpowiedzialno za to, co nie zrobił takiego, jak powinno być. A jeżeli oni się poddali temu, to nie moja wina. To nie moja wina. Ja mówię, że powinni oni głosić i nauczyć władzy do tego, jak nie powinni postępować, a nie władza narzucać z góry. Tym bardziej dzisiaj władza, moim rozumieniem, moim pojęciem, to nie jest władza wybierana przez naród. To jest władza w wszystkich państwach Europy szczególnie, i na świecie, te, które są wasalami Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, ta władza jest narzucana przez masonów. Tak jak kiedyś Stalin mówił, nie te, które wybierają, a wszyscy się śmieli, jak Stalin mówił, nie te, które wybierają, wybrali jakiegoś prezydenta, te, które głosy liczą. A dzisiaj ta sama sprawa na Zachodzie. To same. Nie te, które głosują, a te, które naznaczyli takiego czy takiego prezydenta. Na tym to polega. My chcemy zmienić w Polsce, powiedzmy, prezydenta na Białorusi, który miał 83% głosów na wyborach, a Duda miał 51, a Trzaskowski miał 49. To gdzie logika? A tutaj też byli przetargi, zatargi i teraz wszystko ścichło. To gdzie logika? My chcemy coś zmienić w innym państwie, a u siebie pod nosem nie możemy się rozebrać. Do dzisiejszego dnia nie możemy odklamać kłamstwa, kiedy było, powiedzmy, ten cud nad Wisłą i potem rolę Piłsudskiego w tym wszystkim. Gdzie była rola jego, a gdzie była naprawdę rola bohaterów. Dzisiaj nie możemy odklamać w swojej Polsce, a my chcemy w innych państwach coś tam odklamać. Pchamy się wszędzie, gdzie trzeba i nie trzeba. Wykonujemy nie swoją agendę polską, my wykonujemy agendą jakoś inną. Ja o tym dużo już powiedziałem na te tematy. Władza nie może się mieszać, co to powiedział kardynał Sara. Powiedział do biskupów wszystkich. Nie może władza się mieszać i mówić, ile ludzi ma być w kościele. Tu w Licheniu, w kościele 10 tysięcy metrów przestrzennych. 10 tysięcy metrów. Jeżeli było 5 ludzi w kościele, no to jest prosto, jak to się mówi, no w ogóle to chory na głowę, to trzeba psychiatrów dla tych księży i biskupów. I dla władzy trzeba psychiatrów, żeby ich zbadali, czy oni normalni, czy nie. A potem na 4 metry jeden od drugiego, potem 7 metrów jeden od drugiego ma stać w kościele. A w restauracji każdy drugi stolik ma być zajęty. No gdzie logika? Chłopaki, czy wy jesteście mądrzy, czy prosto jakieś matematyki nawet nie wiecie? Nawet wyliczyć nie możecie jakieś zwykłe rzeczy. Na ulicy może przez 1,5 metra jeden do drugiego już odległość się zachowuje, ale ja muszę iść w namordniku tym, jak to się mówi tam po polsku, nie, maseczka i to tak na psa, na kagańcu, w kagańcu iść. Ja idę po terytorii Lichenia, wyjdę, godziny chodzę, nikogo nie spotkał i muszę iść w kagańcu i oddychać czym? Wirusami? Nie świeżym powietrzem? To gdzie logika? Morawiecki na pewno nie chodzi tam gdzieś w swoich tam ogrodach i Duda, tylko na zebraniach udają na chwilkę, tam ubierają maseczki, potem śmieją się z nas, że my takie głupi. A jak myśli ksiądz arcybiskup, czym to się skończy, ten cały koronawirus i w sumie współpraca Kościoła z państwem, żeby zniszczyć społeczeństwo? Ja mam tutaj rosyjską telewizję. W Rosji mieszka 145 milionów ludzi, a każdy dzień podają wiadomości, każdy dzień. W Rosji za całą dobę umarło 180 ludzi, teraz jakby pandemia 250 ludzi umarło w całej Rosji na 145 milionów i mówi się umarło z po rosyjsku, z koronawirusem. Nie od koronawirusa, a z koronawirusem. 180 ludzi umarło w całej Rosji na 145 milionów ludzi, a Polska ma 38 milionów. To ile tu ludzi może umierać naprawdę z koronawirusem, a nie od koronawirusa? I jaka tu pandemia? Wszystkie normalne lekarze na świecie mówią, że tego nie ma, ale to jest sprawa masońska. Oni opanowali cały świat i ich agenda, żeby nas zapędzić do zagrody. A co to jest zagroda? Zagroda to jest Polska, ta zagroda. Bo ona oddzielona od Niemiec, nie możesz tam ani polecieć, ani pojechać. I tam zagroda swoja. A potem będą oddzielać poznańskie województwo od jakiegoś tam włocławskiego województwa, a potem jeszcze od tego krakowskiego województwa, czy jak się nazywa. A potem w każdym województwie będą oddzielać każdej gminy, a potem każdej wiochy. I potem będzie jeden policjant stał i będzie żandarm tam stał. Mnie to przypomina Związek Radziecki, jak byli wywiezieni Polacy z Ukrainy. I w każdej wsi był komendant i nie można było od wsi do wsi przejść, bo oni byli jakby wrogowie państwa. A teraz to samo nas robią wrogowie państwa, a pandemii nie ma. O tym wszystkim mówię, o tym wszystkim czuję sercem, skórą, wszystkim czuję, że nie ma tego. A jednak nam to nawiązuje. I ciągle trąbią wszystkie środki masowego przekazu, a gdzie ludzie siedzą? Oddzielają w szkołach, oddzielają dzieci, żeby oni się bawili. A będą im agendy seksualnej edukacji narzucać, gender będą narzucać. Tego oni nie, z tej agendy nie zejdą, z tej igły jako narkomany, oni z tego nie schodzą. A powiedzieć, że dzieciom nie wolno, bo to mogą zachorować, oni nie chorują. Jeżeli w Rosji tam zachorowało 13 tysięcy na cały kraj, a za dobę 13 tysięcy, a wyliczyło się za ten sam 8 tysięcy. No to ile zostało? 5 tysięcy chorych zostało, no to gdzie logika? Każdy, kto kichnie dzisiaj, to znaczy on już jest z koronawirusem. Każdy, kto kaszla, jest z koronawirusem. Nam skoro zabroni nawet, jak to się mówi, naturalnie zrobić bombkę, przepraszam, że tak mówię, bo to jest może też jakoś te następstwa koronawirusa. To żeby na tyle być głupymi prezydentami u władzy, ludźmi i w kościele, a Pan Bóg, jeżeli chce ukarać, to nawet rozum odbiera. Na tym to polega. Kiedy ludzie przestają logicznie, normalnie, realnie myśleć, to wtedy bzdury gadają. I te bzdury stają się jakby normalnie, bo coraz więcej ludzi staje się głupkami i tych, którzy naprawdę myślą normalnie, oni ich uważają za głupków. Białymi wronami stajemy się. W tym chórze krakających czarnych wron. A wszystko jest na odwrót. Dlatego Chrystus też był taki sam. Mówili, a wszystkie inne, co ty tutaj jakieś inaczej rzeczy nauczysz. A oni byli uczeni w Pismie faryzeuszy. A dzisiaj nie do uczenia w Pismie. I nawet nie faryzeuszy. Nawet słów ich słuchać nie wolno. Bo oni mówią głupoty i sami w to nie wierzą. Jeżeli biskupi pozamykali kościoła, w Katowicach kościoły już pozamykali, a jeszcze choroba, jak to się za morzem, a on już kościół zamknął. Schował się, mówili wierzący jednej biskupi, on nie wychodzi z swojej kurii, bo boi się zarazić, ale jeść dobrze i spać dobrze chce. I pić dobrze chce. To znaczy, człowiek to takie stadne stworzenie, nie? Takie jak owca. Ona nie może być sama po sobie, zginie. Ona razem, ale pasterz dobry. Chrystus mówi, ja dobry pasterz. Owcy znają mój głos. A dzisiaj pasterzy i głosu słuchać nie wolno. Jak będziemy słuchać ich głos, to oni będą w piekle, my będziemy w piekle. A my powołani do zbawienia każdy z nas. Dzisiaj jest walka ducha diabła i ducha Bożego. I kto po jakiej stronie stoi. Na tym to polega. Jeżeli się nie odejdziemy od tej teorii, no Watykan powiedział, papież powiedział, ja też będę posłuszny. Ja nigdy nie myślałem, że będę mówił, że Bergoglio robi herezję. Nigdy nie myślałem w życiu takiego. Ja byłem posłuszny, bo to było życie oddać za papieża. Ale kiedy ja widzę oczywiście, że to jest zło, ja nie mogę tego nie mówić. To nie jest ważny papież czy nie papież. To nie ważna jest osoba, ważne jest czynu. On nie wykonuje dzisiaj posługi papieskiej, nie wykonuje tego, co Chrystus jemu polecił. On musi utwierdzać braci w wierze, ale nie wierze swojej, a wierze tą, którą głosił Chrystus dla zbawienia naszego. A on głosi horyzontalny Kościół, a nie wertykalny. On nie ciągnie nas do nieba, on nie mówi w swojej cyklice o nawróceniu, o przyjmowaniu sakramentu. On nie ogłasza pandemii, on powinien cały świat wezwać do modlitwy, do pokuty, do różańca. On tego nie robi, sam nie robi i komuś nie daje. I biskupi tego też nie robią. A jak oni to zrobią, oni podpadną pod Bergoglią. A oni nie chcą podpaść pod Bergoglią, stracą swoje krzesła, stołki stracą. A kraść na pewno będę się bali, bo od razu popadnę, bo nie umieję, a pracować też nie umieję. Dlatego chcę żyć tak, jak to się mówi, według tego, jak jest dzisiaj ten czas właśnie apokalipsy. Tak jak mówi Murziński, ale Murziński jest ukarany przez swego biskupa za to, że to mówił. To biskupa trzeba było ukarać, a nie Murzińskiego. Ale biskupa nikt nie ukaże, bo wszystkie jest poddanie. A to posłuszeństwo, dzisiaj trzeba z tego posłuszeństwa wychodzić, tak jak było w czasach Ariusza w IV wieku, który mówił, że Chrystus nie jest Bogiem. On jest człowiekiem dobrym, ale nie Bogiem. I prosty ludzie mówili do Ariusza, ty kłamiesz. Dzisiaj tak samo wierzący ludzie powinni powiedzieć biskupowi, ty kłamiesz. Ty nie wykonujesz swojego obowiązku. Oni zrobili z kościołów jakby swoje przedsiębiorstwo.